Okej, wychodzi na to, że mamy wszystko ok. No to pospotujmy sobie troszkę, na dzień dobry, na rozgrzewkę. Śpieszkę miał coś odprać. Dziwne, nikt nie idzie na noc. O, mnie wykryło, a... Ja nikogo. A jedno nie był. I oczywiście nie zaznaczyło, jeszcze mi przyjebą. Thank you.
jeden na jeden to nie mam chyba szans. Troszkę lepszą miejscóweczkę. Ale zobaczymy. Zresztą jego już tam pewnie nie ma. Ładnie ściągnięty. I po wizelku. Centralne możemy to mieć. Czy da się to zrobić? Dokładnie. Awczy. Nie rób tak. Siema, siema. Tak, na PC-ku. Czemu pytasz? A ładnie wyszło. Może tym razem pokampimy coś na rakietach. Siema, siema, witam. O, dużo szóstek, ósemek, może na to by się przerzucił.
się powoli zapomniało, jak wyglądają te tiery. Odkąd same dychy w garażu. Na rozgrywkę trzymajcie kodzik na MK6 na czaciku, który z was szybszy będzie, ten dostanie. Ole rzut. No nic. Miało być tak dużo graczy na szóstym. Chyba pójdę jako Tedek bardziej. No słabo widzę tą stronę. Warrior się cofnął. A, utonął. Gratulacje dla niego. A to wracamy na mordownię.
dobrze poszło na mordową. Słaby rzut. Siema Furbo. Siema, siema, witam, witam. Ale drift. Lol. Ale mi chodzi głównie o ten kamyczek. Tym razem chyba nic tu nie pojechało. Jest biedny go Stingray. VFM.
Kurde, wszystko są. Lol. Co se te? Przyjemnie się tu będzie grało, jak zlikwidują te czasy na rakiety. Mi się wydaje, że będzie to wtedy ten pojazd spełniał swoje zadanie, tak zatrzymywać się i żeby namierzyć, to trochę poroniony. Jeśli to jest typowo rakietowiec. Bo póki co się nadaje tylko na kampę i delikatne podjeżdżanie. Nie wiem, co wy sądzicie o nadchodzącym patchu. Nie wiem, czy w ogóle żeście... Czy słyszeliście nowości, co to ma być? Kolejna maszynka do mięsa. Thank you.
dziwne. No niewiele mogę zrobić tym tierem, chociaż chciałbym cokolwiek zrobić. Ciekawe, gdzie to poszło. To jest najemka szóstkę. Nie, może już ktoś zgarnął, może nie. Dzięki wielkie. No i został ten cholerny kram, który mnie denerwował od samego początku. Teraz będzie uciekał. Się chował po bazie. Utopił się? O nie, zabił się z górki. Co za gość. Trzymajcie jeszcze jeden kodzik.
Dawno mnie nie było, to trochę muszę porzucać. Cisza na czacie, nie wiesz. To wydarzenie. Pozmieniali trochę ten interfejs. Troszkę takie dziwne się zrobiło to dla mnie. Turn down for what? Dzięki gruby za suba. Sorry, za follow'a. A grubo tutaj ciśniemy, może to się coś z tego uda wyciągnąć. Pewnie musiałby iść o rush. Krawu to no, nie wiesz, już tutaj nie jeździ na pałę. Trzeba ich jak najszybciej zamknąć na spawn. Na miasto, na szybkości. Jeszcze tak szybko tutaj nie jechałem. I tak pewnie.
Ale z mamu disco tu będzie. Challengera zmasakrować, to jest eksyk. Jeszcze tierem niżej. Ciekawe, ile Big Baby zrobił. Hey, wake up. Hey, wake up. A to tier niżej, tier ten sam. Przejdźmy na ruską linię. A już nie ma, tak chyba puściło przede mną. Dziesiątek 10, 1/9, słabo. Co to, ludzie pouciekali z tej gry, czy co? A więc panowie, już jest info potwierdzone, że jutro będzie update od godziny 8. I to są prace związane z serwerami. Poprawka techniczna, przerwa techniczna, łatka poprawiająca stabilność. Łe. A już myślałem, że coś nowego, fajnego.
sorry. Chyba mogę popatrzeć bardziej. Szkoda, że się odwrócił, fajnie by dostał. Widzelka by pasowała ściągnąć, ale to jest mały miada. Będzie denerwował z górki. No ale cóż, lecimy. Może się uda go pociągnąć. No. Jak zwykle, kiedy jest możliwość, to się kurde coś zepsuje. Trzeba go podgryzać z dystansu. Ładnie. Sobie ramka by zbudowała. Haha, niedobrze. O, ten strzał gówniany. Jak to mogło nie wyjść, wsiąść na wąski?
po zabawie. Siema, Poli Soccer. No, są kody, są jeszcze. Co, dawno nikt nie streamował? Czy jak? O, widzisz, no to niedobrze. Jak to wyglądało? No, 3000 nabite na wieżę niżej. Nawet. Dobrze się tak dziwnie rozjechali. Krap, łe. A przejdźmy na to, co nie lubię. O, widzisz, no to niedobrze. Nie było, mi się, kurde, lapek zjarał. Płyta główna siadła. Czekałem prawie 2 miesiące. No, ale jestem w trakcie składania powoli skrzyneczki. Także może do nowego roku to uzbieram. Można. Trochę. No ja mam MSIK GT72PE Dominator Pro. I też na pokładzie z Nvidia. GTX 8800M. Ja się właśnie zastanawiam, jaką kartę brać, czy 980 Ti, czy tego nowego już Nvidia 1080. Nie mam pomysłu jeszcze, co wezmę za kartę. No, na to. To nie wiem, czy ona nie wspiera bardziej monitorów tych Full HD, tych 4K. Nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić. Bo wydajniejsza jest o 10%, a miałbym w podobnej cenie. Tak mam wystawić 3000 na kartę, to... Chcę już na taką, która będzie w miarę. No na pewno nie będę brał się za Radeon.
Jak ja nie lubię tych pikselowych, mogliby coś z tym zrobić. Nie mam pojęcia. Może środa. Rykosze coś może streamować. A Challenger ode mnie uciekł, no to spoko. Cofnęli? Wow. Nie wierzę. Nie wystawia się bokiem. To będzie chciał za wszelką cenę mnie dobić. A jednak mu się nie udało. Dzięki panowie za pomoc. Może po tej bitwie zmienię kurde program. Mam ich splita, on kurwa jest taki dziwny. No wyjedź, wyjedź. Paladyn plaż dojechał do ich respa, no spoko. Nie, jutro z tego co wyczytałem to ma być tylko jakaś stabilizacja, no chyba że wrzucą matkę, to by było fajne. Bo też czekam na to, aż rakietami będzie można tam walać się.
Kurde, Leopard trzymasz tego XM-a, nie trzyma. Za cholerę. Ale 8 dysi, ładnie. Ale fajna bitwa. Nawet się nie spodziewałem. Złota skrzynka za bitwę. 8000, wow, jeszcze chyba takiej bitwy nie miałem na tym. Jeden frag, ale dużo uszkodzeń. Dobra, to ja robię chwilkę przerwy, rzucam drugiego programika. Niech się włączy, zobaczymy zresztą. Także zaraz się pojawię.